powiecie Sokólskim, Powiatowe Forum Rolnicze Powiatu Wolsztyńskiego. Jest to jakby jeden z etapów wielkopolskich forów rolniczych organizowanych przez Wielkopolską Izbę Rolniczą. Kto uczestniczy w tych spotkaniach? Znaczy, głównie jest to spotkanie dla rolników, uczestniczą tutaj rolnicy, a zaproszeni goście to... Znaczy, forum odbywa się pod patronatem ministra rolnictwa i rozwoju wsi i pana Piotra Walkowskiego, prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej i posła na Sejm RP. Zakaz przemieszczenia produktów, które mogą spowodować rozprzestrzenienie. Takie trzy podstawowe tematy, które realizujemy od początku lutego, to jest plan zagospodarowania środków w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020. Drugi temat, dość mocno aktualny, to jest zintegrowana ochrona roślin i to, co w tej chwili się dzieje. No, trzeci tematem to jest rachunkowość w rolnictwie, kwestia przede wszystkim zmiany w VAT-ie, które w ostatnim momencie zaszły. Coraz więcej gospodarstw przechodzi na tak zwane rozliczenia VAT-owskie. No, ale dodatkowo oczywiście temat ziemi, czyli Agencja Nieruchomości Rolnej i zasoby, sposób zagospodarowania, no i gorąco od miesiąca temat sytuacji na rynku trzody. Rozumiem. Czy mógłby Pan w kilku zdaniach rozwinąć właśnie ten pierwszy temat? Co się zmieniło? No, jak tutaj będzie wyglądać sytuacja? Znacie, z uwagi na to, że już został nam miesiąc do przekazania ostatecznego dokumentu wersji do Brukseli, stronie rządowej, do 10 kwietnia. Więc w tej chwili po trzecich konsultacjach jest już projekt, który w przyszłym tygodniu będzie omawiany i konsultowany z Sejmową Komisją Rolnictwa. No, zakłada on tutaj utrzymanie dopłat bezpośrednich zwiększonych w tak zwanej płatnościach podstawowych około 23-24 euro. Jednakże też pewne zmiany, ponieważ nie przewiduje kontynuowania płatności cukrowej, płatności paszowej i płatności pomidorowej. Dlatego też tutaj dyskusje trwają i myślę, ostateczny kształt to gdzieś koło 20 marca to nabierze. No i kwestia tutaj rozdzielenia środków na tak zwane działania modernizacyjne, czyli rozwój gospodarstw. Tutaj proponowane było, żeby tym docelowym modelem było gospodarstwo w przekroju 20-30 hektarów. Po konsultacjach poszerzono, że tak powiem, zakres, dostosowując się do ustawy ustrojowej, że do 300 hektarów, no i tak mniej więcej od 6 hektarów. W związku z tym już będzie możliwość uzyskania środków przez rolników zarówno na małych gospodarstwach, jak i tych większych, oczywiście do 200 tysięcy złotych. No i kwestia oczywiście nowe działania, to tam możliwość zakupu przez spółki melioracyjne sprzętu do 500 tysięcy, zakupu sprzętu przez spółdzielnie kółek rolniczych, jeżeli prowadzą usługi, również w tej kwocie. No i kwestia tak zwanego poprawienia obszarów wiejskich, infrastruktury, czyli tak jak tutaj stoimy przed tą salą, która została w ramach tych środków zmodernizowana, również będą w tym okresie dostępne te środki, jak również na infrastrukturę w zakresie gospodarki wodnej, czyli kanalizacja, wodociągi melioracyjnej. Także, że tutaj praktycznie tymi pakietami, które tutaj dysponują. No i środki na rozwój, poprawienie, że tak powiem, relacji międzyludzkich, czyli lokalne grupy działania, czy tak jak tutaj na terenie powiatu, lokalne grupy rybackie i dofinansowanie również tych działań zmierzających do większej integracji mieszkańców wsi. No, pierwsze środki czy aplikacje, nabory, to jest koniec tego roku, a najprawdopodobniej początek. Tu taką dość istotną informacją jest, korzystając z sytuacji, że otrzymaliśmy zgodę Komisji Europejskiej na przeprowadzenie dodatkowego naboru dla młodego rolnika, 100 tysięcy złotych dla młodego rolnika na rozpoczęcie działalności i będą nabory w miesiącu czerwcu jeszcze ze środków ze starej perspektywy unijnej.